Cena bitcoina w Polsce przebija 220 tysięcy złotych i wybijamy wyceny, których nie widzieliśmy od listopada 2021. Natomiast w Norwegii, w Szwecji świętuje się dzisiaj ATH na BTC, czyli wybijamy najwyższy. Poziom cenowy, natomiast w przypadku dolara mamy przebicie, dotknięcie 57 tysięcy dolarów. W związku z tym na rynku nie brakuje zarówno optymizmu, jak i nieco nadmiernej chciwości. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się oczywiście stronie popytowej, ale także stronie podażowej, ponieważ cały czas pamiętajcie, te dwie siły będą wpływać na wycenę, zarówno w krótkim, jak i w długim terminie. A informacji mam dla Was dzisiaj naprawdę bardzo dużo, więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin robi 11% na plus. Jeżeli spojrzymy ogólnie na cały rynek kryptowalut, nie brakuje wzrostów dużych dwucyfrowych. Musisz wiedzieć, że głównie stoją za tym, tak zgadłeś, mały spoiler od razu, etf -y, do których to za chwilę przejdziemy, ponieważ mamy całkiem konkretne dane i możemy zauważyć pewnego rodzaju tutaj trendy. Zanim jednak to, spójrzmy jak ma się rynek tradycyjny. Na początek indeks. DXY, czyli indeks dolara, cały czas od 13 lutego jesteśmy w trendzie spadkowym. Jeżeli spojrzymy na indeks SP 500 czy na Nasdaq, kilka dni temu wybiliśmy. ATH, więc rynek ma się dobrze i wygląda na to, że cały czas rynek spodziewa się, że jednak Jerome Powell w tym roku pęknie, co oznacza, że inwestorzy obstawiają nie tylko, że w tym roku rozpoczną się obniżki 100%, ale że będą też pozytywne dla rynków, zarówno tradycyjnych, jak i dla rynku kryptowalut. Czy będą mieli rację? Zobaczymy. Jednak łącząc to z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, wygląda na to, że ten rok wciąż jest dość byczy. Rynek kryptowalut oczywiście rządzi się swoimi prawami, to jednak pamiętajcie, że nie odbiega aż tak bardzo od globalnej gospodarki. I jeżeli dolar się umacnia lub słabnie, Bitcoin także z tym ujemnie koreluje. Tak samo właśnie jak SP 500 czy też Nasdaq, więc wciąż musimy na to zwracać uwagę. W krótkim jednak terminie sporo byczych informacji, więc lecimy. Na początek w zeszłym tygodniu, dokładnie w środę, mieliśmy zerwanie 17-dniowego trendu, jeżeli chodzi o pozytywne przepływy w ETF-ach. To jednak w czwartek, w piątek ponad 4000 BTC netto znów wpłynęło na portfele instytucji. Natomiast w tym tygodniu, jako że wczoraj ponownie ruszył kolejny dzień handlowy, zauważcie najpierw GBTC, czyli wciąż jedno z głównych zmartwień byków, ponieważ tutaj mamy Cały czas odpływy, cały czas część inwestorów wyprzedaje swoje GBTC, ponieważ w końcu dzięki ETF-owi mają możliwość się skeszować. Z drugiej jednak strony, druga część inwestorów, którzy poinwestowali w GBTC, tak naprawdę przerzucają swój kapitał w inne. ETF -y. Natomiast jeżeli spojrzymy na trendy, w ostatnim tygodniu mieliśmy najprawdopodobniej wyprzedaż z Genesis, które otrzymało zgodę sądu na upłynienie ponad miliarda dolarów, to jednak spowodowało jedynie na samym Bitcoinie konsolidację między 51 a 53 tysiące dolarów. A jeżeli spojrzymy na ostatnie 24 godziny, zauważcie najmniejszy dzień wypływów. Z GPTC trend wyraźnie spadkowy i co najważniejsze, mamy najmniejsze odpływy, czyli ta presja podażowa od czasu, kiedy powstał ETF, wczoraj była najmniejsza, więc oczywiście strona podażowa jest to jedno. Spójrzmy, jak ma się strona. Popytowa. Strona popytowa ma się bardzo dobrze. Wczoraj wybijamy kolejny rekord, mianowicie nie wliczając dnia startu ETF-ów, mieliśmy wczoraj największe wolumeny właśnie na tych aktywach. A wartości te przekroczyły 3,2 miliarda dolarów, z czego 1,3 miliarda dolarów było tylko i wyłącznie od BlackRock. Natomiast wolumeny to jedno, ponieważ jeżeli mówimy o wolumenach, to jest zarówno strona. Popytowa, jak i podażowa, ponieważ ETF-ami można handlować, można je kupować i sprzedawać. Dla nas jednak, co jest istotne, kiedy mówimy o bitcoinie jako o aktywie deficytowym, jest to, w jaki sposób wyglądają przepływy. I tak, dzień wczorajszy zakończył się bardzo pozytywnie, ponieważ mieliśmy ponad pół miliarda dolarów netflow, co oznacza, że bitcoiny za ponad pół miliarda dolarów netto zostały zakupione tylko i wyłącznie przez ETF-y. Jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 10 dni, to zauważcie, że jest to dzień rekordowy, więc mamy poniekąd już wytłumaczenie, dlaczego cena bitcoina tak szybko rośnie, ponieważ z jednej strony mamy najmniejsze odpływy z GBTC, z drugiej strony mamy rekordowe napływy z ETF-ów, co oznacza, że ten trend jeżeli chodzi o popyt, jeżeli chodzi o zainteresowanie bitcoinem, wciąż jest pro wzrostowy. Natomiast oczywiście to nie wszystko, są jeszcze inne czynniki, do których za chwilę przejdziemy. Natomiast jest to zdecydowanie główny. Chciałbym jednak tutaj jeszcze nadać wam pewną perspektywę. Zauważcie, że od wczoraj, kiedy mieliśmy te wzrosty, już wiecie, że wpłynęło w BTC netto ponad pół miliarda dolarów, to jednak kapitalizacja rynkowa wzrosła o ponad 10%. Wzrosła o ponad 100 miliardów tylko i wyłącznie na BTC. Pół miliarda Kapitału spowodowało wzrost kapitalizacji rynkowej o 100 miliardów dolarów. Mówię o tym, ponieważ wciąż widzę, zwłaszcza wśród nowych osób, bo nowych osób zaczyna przybywać coraz więcej wraz ze wzrostem ceny. Jest to jak najbardziej normalne. To jednak taka mała przypominajka. Pamiętajcie, że market cap. I cena, market cap, czyli kapitalizacja rynkowa, są to rzeczy, które należy od siebie rozróżnić, należy je zrozumieć. Tak jak to, że ilość kapitału, który wpływa na rynek, nie ma nic wspólnego tak naprawdę z samym market capem, ponieważ mówimy tutaj także o głębokości rynku i od tego, jak dane aktywo w danym momencie jest wycenione. Dlatego też tutaj dla osób, które wciąż być może mają wątpliwości, czy Bitcoin ma szansę rywalizować ze złotem, ponieważ takie opinie też dziś w internecie krążą, że Bitcoin absolutnie nie dojdzie do 14 bilionów dolarów, ponieważ potrzeba by było 13 bilionów dolarów kapitału. Jak widzicie, wcale nie jest to case'em, jeżeli mamy aktywo deficytowe, którego na rynku zaczyna brakować i pojawia się nieco więcej kapitału, ten market cap potrafi rosnąć naprawdę bardzo bardzo szybko. Jest to lekcja, którą każdy z nas musi odrobić najlepiej jak najszybciej, ponieważ wtedy Dużo inaczej będziemy postrzegać cały rynek kryptowalut. Rzeczy, na które zwracamy uwagę, jest to oczywiście cena, zwracamy też uwagę na kapitalizację rynkową, zwracamy uwagę na wolumeny, zwracamy uwagę też na głębokość i te wszystkie rzeczy ze sobą zestawiamy, porównujemy to z innymi aktywami i wtedy mamy nieco szerszy obraz rynku. Natomiast czy Bitcoin za chwilę przygoni złoto? Ja osobiście wątpię, że tak szybko, natomiast zdecydowanie ta walka trwa. A trwa, ponieważ dane są bezlitosne i właściwie pokazują nam to, że. Faktycznie ten flipening w tym momencie trwa, aczkowek ja osobiście uważam, że podczas tego obecnego cyklu nic tutaj za bardzo w rankingach się nie pozmienia. Jeżeli chodzi o złoto i Bitcoina. Zauważcie jednak, jeżeli spojrzymy na wolumeny najchętniej handlowanych ETF-ów i to jest bardzo istotne, aby zrozumieć, mamy tutaj S&P 500 od Vanguard. Vanguard jest to Taka instytucja, która nie zgodziła się na bitcoina, nie zgodziła się, aby pod swój parasol wziąć ETF-a na BTC. Natomiast od BlackRock tylko i wyłącznie ten jeden ETF jest handlowany wolumenem takim jak największy ETF. Od Vanguarda. Vanguard znów jest w czołówce funduszy najbardziej wpływowych instytucji na świecie, więc tutaj depczemy, można powiedzieć, im po piętach. Co myślę, spowoduje, że wcześniej czy później, tak czy siak, Vanguard na BTC się skusi, ponieważ po prostu klient tego się domaga. Z drugiej jednak strony zauważcie, mamy ETF, największy ETF na złocie, gdzie ETF tylko i wyłącznie od BlackRock ma dwukrotnie większe wolumeny. Waszym zdaniem. Jest to pozytywne dla BTC czy negatywne? Jeżeli jeszcze macie wątpliwości, tak wygląda zestawienie zainteresowania ETF-em Bitcoina, jeżeli chodzi o flow, nie o wolumeny, które przed chwilą omawialiśmy, czyli ilość handlowanych akcji w jedną i w drugą stronę, ale same flow. I tak, od środka Bitcoin wygląda bardzo pozytywnie, cały czas instytucje akumulują. A z portfeli złota póki co się pozbywają. Ta ujemna korelacja jest tak widoczna, że możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że część tego kapitału faktycznie idzie w BTC. Podsumowując, teraz myślę, rynek zaczyna rozumieć, czym dokładnie jest aktywo deficytowe, co oznacza, jeżeli aktywa na rynku jest coraz mniej, jeżeli chociażby spojrzymy na akumulację wielorybów, jeżeli spojrzymy na ilość bitcoinów na giełdach, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy, widzimy na własne oczy, czym jest często wspominany wcześniej szok podażowy. Jednak ten szok podażowy, jeżeli zakładamy, że popyt się utrzyma, pamiętajcie, że przed nami już niebawem halving, czyli na obecną chwilę 900 Bitcoinów każdego dnia dodatkowo na rynek wpada. Za chwilę będzie to 450. Rynek bardzo dużo spekuluje na temat tego, co wokół halvingu się wydarzy. Ja osobiście myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że rynek rozgrywa buy the rumor, sell the news i blisko okresu około halvingowego będziemy mieli bardzo duże wahania wycen, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, ponieważ część osób z jednej strony, owszem, kupuje sobie długoterminowo te ETF-y, z drugiej jednak strony jest tutaj sporo spekulantów, którzy będą chcieli na tym skorzystać. Pytanie jednak, czy będą czekać aż do halvingu, czy zrobią to wcześniej, oczywiście tego nie wiadomo i tego nie powie Wam nikt. Ja wiem, że czasami jest tak, że kiedy tutaj omawiamy różne scenariusze, później tak czy siak, za każdym razem ktoś pojawi się w komentarzach, że myślał, że z tego materiału dowie się, w którym kierunku pójdzie cena. No tak nigdy się nie wydarzy, ponieważ nikt absolutnie nie wie, co siedzi w głowach milionów inwestorów, którzy biorą udział każdego jednego dnia w handlu na tym rynku. Sprawa jest aż tak prosta. W krótkim terminie nie jest to wykonalne. W długim terminie łącząc ze sobą różne kropki popytowe oraz podażowe, moim zdaniem, możemy ustalić całkiem wysokie. Wysokie prawdopodobieństwo przyszłych wydarzeń. A te, moim zdaniem, na rok 2024 zapowiadają się tak długo, jak nie będzie żadnego czarnego, tłustego łabędzia, dość pozytywnie. Nie wiem, czy jesteście na Twitterze. Jeżeli jeszcze nie jesteście na Twitterze, na eksie zachęcam Was, aby się tam weszli. Jeżeli chcecie śledzić rynek krypto na bieżąco, jeżeli już tam będziecie, obserwujcie moje konto. Tam macie codziennie podane informacje z rynku krypto. Link oczywiście poniżej w opisie. Natomiast. Sporo jest dyskusji, spekulacji na temat tego, co dzieje się wokół altcoinów, ponieważ z jednej strony, owszem, mamy informacje bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o samego BTC. Pamiętajmy, jeżeli kapitał wchodzi w bitcoina poprzez ETF-y, no to ten kapitał za bardzo nie ma jeszcze ujścia w kierunku altcoinów i Wokół altcoinów też jest sporo informacji, które za chwilę poruszymy, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali. Natomiast mamy tutaj dość ciekawy wykres od TechDev. Mamy tutaj zestawienie ceny bitcoina z obligacjami chińskimi dziesięcioletnimi kontra indeks dolara. I w dużym skrócie, za każdym razem, kiedy zaczęliśmy obserwować zwiększającą się płynność na świecie, kiedy ten wykres przebijał poziom w tym momencie 1, mieliśmy od 4 do 10 miesięcy, zanim wybijaliśmy szczyt danego cyklu. I w tym momencie ten poziom ponownie został przebity. Ten wskaźnik wielokrotnie na koncie TechDev możemy zauważyć, bardzo często odnosi się on właśnie do obligacji chińskich, do indeksu dolara, ponieważ. Moim zdaniem, tak samo rynek krypto nie żyje w próżni. Jest zależny od płynności światowej, jest zależny od tego, co dzieje się ogólnie na całym świecie, i wciąż rynek krypto jest postrzegany jako rynek aktywów ryzykownych, bez dwóch zdań. Tutaj jednak zaznaczę, że to, co działało w przeszłości, niekoniecznie będzie działało w przyszłości. To jednak warto zestawiać ze sobą różne punkty widzenia. Tak po prostu, aby mieć jak najszerszą perspektywę i moim zdaniem podjąć jak najlepsze decyzje dla siebie. Lecimy dalej. Kolejnym wskaźnikiem, który myślę, że warto obserwować, do niego wracamy od czasu do czasu, jest to short term Hodler Realized Price, czyli w dużym skrócie Realized Price jest to cena, po jakiej krótkoterminowi inwestorzy średnio zakupili bitcoina. Jest to na tyle istotny wskaźnik, że od samego początku istnienia bitcoina, zauważcie, ten wskaźnik był to najniższy poziom cenowy, czytaj wsparcie w momencie HOS-y. Niezależnie czy był to rok 2012, czy był to rok 2014, czy był to rok 2016 17. Zauważcie, cały czas, średnia cena zakupu Bitcoina przez inwestorów krótkoterminowych służy jako wsparcie w HOS-ie. Zarówno w roku 2021 było dokładnie tak samo, później mieliśmy tyle. Optymizmu, że nawet tego poziomu nie testowaliśmy, natomiast zauważcie, od momentu, kiedy zaliczyliśmy dno na Bitcoinie, ponownie wszystko nam się sprawdza, jak w zegarku. Mieliśmy chwilę przebicia poniżej tego poziomu, co oczywiście sugerowało niedowartościowanie. I żeby nie było, że każdy w lewo umie czytać wykresy, zapraszam na kanał sprzed kilku, kilkunastu miesięcy, gdzie omawialiśmy dokładnie ten wskaźnik oraz inne. Natomiast co tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, dlaczego to tak funkcjonuje, to dlatego, że krótkoterminowi inwestorzy jest to ta grupa inwestorów, która idealnie nam pokazuje, jak wygląda sentyment na rynku, są barometrem sentymentu i tutaj zauważcie, mamy wskaźnik SOPR, jest to wskaźnik, który pokazuje nam, czy dana grupa inwestorów, w tym przypadku inwestorzy krótkoterminowi, danego dnia handlując bitcoinem, przesyłając bitcoina, średnio wychodzą z zyskiem, ze stratą, czy na zero. Jeżeli jesteśmy na poziomie 1, jest to wychodzenie na zero, poniżej jest to kapitulacja, wyprzedawanie się ze strata, Powyżej jest to branie zysków. I zauważcie pewną prawidłowość. Jako, że kiedy mamy dużo optymizmu na rynku, wszyscy zaczynają mówić dookoła o zyskach, w głowach inwestorów krótkoterminowych za każdym razem budzi się przekonanie, że na tym rynku powinno się tylko i wyłącznie zarabiać. I za każdym razem, nawet jeżeli rozpoczynały się korekty, tutaj zauważcie, nieważne, czy jest to znów 16 rok, 12, 14, za każdym razem działa to tak samo, kiedy mamy korekty. Te korekty, uśredniając, zatrzymują się na poziomie 1, co oznacza, że po braniu dużych zysków przez inwestorów krótkoterminowych, następnie maksymalnie, co ci inwestorzy są w stanie Znieść podczas hossy, jest to uśredniając wyjście na zero. Zauważcie rok tutaj, 2021, tak samo oczywiście pojedyncze dni, które mogą zjechać niżej, to jednak uśredniając, dlatego tutaj wyciągnąłem siedmiodniową średnią kroczącą, ponieważ tutaj, jak W można powiedzieć kolokwialnie, że faktycznie jest to coś, co na rynku cały czas się powtarza. I zauważcie, że teraz, od momentu, kiedy weszliśmy w hoseł, tak samo rynek. Reaguje. W tym momencie dobijamy do poziomu 1, jest to tak zwany Max Pain, czyli maksymalny ból, jaki są w stanie znieść inwestorzy krótkoterminowi. Więc być może, jeżeli jesteś osobą, która wciąż zapatruje się na Bitcoina, być może jeszcze Bitcoina w portfelu nie masz, wtedy moim zdaniem, jak najbardziej można by rozważyć dołączenie BTC do portfolio. Natomiast robienie tego. Pod wpływem emocji, czyli gonienie pociągu, nie do końca może okazać się najlepszą strategią. Jednak takie wskaźniki i są to wskaźniki darmowe. Możecie sobie wejść na chain Exposed i sobie znaleźć Realized Price Short Term i faktycznie w okolicach tych poziomów się na Bitcoina zaczaić. Lub wpadajcie na kanał, jeżeli chodzi o wskaźnik SOPR. Jest akurat mój ulubiony wskaźnik i dość często do tego wskaźnika wracamy. Więc Tutaj będę Was o tym dalej informował. I zauważcie, cały czas wszystko na rynku kryptowalut się powtarza. Powtarza się, bo ludzie są dość przewidywalni. Ludzie zachowują się bardzo podobnie i z cyklu na cykl tylko i wyłącznie mamy tutaj potwierdzenia. Więc finalnie, jaki jest z tego morał? Na obecną chwilę, jeżeli weźmiemy pod uwagę Realized Price, czyli średnią cenę zakupu Bitcoina na poziomie, zauważcie, 42 około i pół tysiąca dolarów, to oznacza, biorąc pod uwagę... Wcześniejsze zachowanie milionów inwestorów na rynku kryptowalut możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że te dno cenowe potencjalne przy potencjalnej korekcie, która wciąż oczywiście może się wydarzyć, na obecną chwilę jest to obszar pomiędzy 42 a 43 tysiące dolarów. To jednak, czy sprawa popytowo-podażowa w ETF-ach się zmieni, to wciąż będzie wpływało właśnie na to, co na wykresach będziemy widzieć. I tutaj jeszcze jedna mała dygresja. Ta linia działa świetnie jako wsparcie pod warunkiem, że nie mamy jakiegoś nagłego, niespowodowanego wydarzenia na rynku kryptowalut. A dokładniej rzecz biorąc, na świecie, tak chociażby jak w marcu roku 2020, jeżeli wydarzy się coś nieprzewidywanego, to żadne wskaźniki, żadna skala prawdopodobieństwa nie obejmuje tego typu wydarzeń. Dlatego właśnie z definicji nazywa się je czarnymi łabędziami, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wziąć ich pod uwagę. Moim zdaniem zawsze warto być przy Gotowanym, mieć nieco tak zwanego suchego prochu, nieco gotówki, nieco stablecoinów na to, aby ewentualnie na takich momentach skorzystać. Ponieważ wtedy kupowanie ma największy sens, dokładnie wtedy, kiedy wszyscy się boją, kiedy rynek kapituluje na maksa. Zauważcie, nawet tutaj inwestorzy krótkoterminowi w tym okresie realizowali straty każdego jednego dnia, i te straty były dość. Pokaźne. Natomiast to działa także w drugim kierunku, jeżeli mówimy o pękających bańkach, mówimy o ekstremalnej chciwości. Ta chciwość, która dzisiaj jest na rynku owszem, ona jest naprawdę bardzo wysoko. to jednak zauważcie, że te branie zysków niezależnie od cyklu, zazwyczaj było dużo, dużo wyżej, na lokalnych czy też na tych ostatecznych szczytach. Na obecną chwilę nie wychodzimy nawet jeszcze z tych poziomów, na których byliśmy wśród inwestorów krótkoterminowych, na których byliśmy w roku 2023, więc moim zdaniem przed nami jeszcze dość długa droga do pęknięcia tak zwanej bańki, ponieważ wciąż rynek spekuluje, co się wydarzy, kiedy ta bańka pęknie, kiedy cykl się zakończy. Pamiętaj tego, nikt nie wie. Jedyne, na czym masz kontrolę, to to, co ty zaplanowałeś, dla swoich inwestycji. Masz pełną kontrolę nad tym, kiedy kupisz, co kupisz oraz kiedy sprzedasz. Nie masz żadnej, absolutnie żadnej kontroli nad tym, co wydarzy się na wykresie. Jeżeli opierasz swoje inwestycje o takie życzeniowe cele, niestety, no ale przyszłość dla ciebie najbardziej kolorowo to się nie rysuje. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj wykresy akumulacji inwestorów z dużymi portfelami. Zauważcie, właściwie odkąd tutaj zostały zatwierdzone ETF-y, no mamy tutaj grubą pompę w górę. Na razie ten trend nie widać, aby miał póki co wyhamować. Natomiast nieco mniejsi inwestorzy, kiedy spojrzymy na portfele, Między 100 a 1000 bitcoinów, czy między 10 a 100, tutaj sytuacja ma się już inaczej. Ci inwestorzy pozbywają się BTC z portfeli, po części oczywiście jest to przetasowanie, ponieważ ci inwestorzy mogą akumulować BTC w jedne portfele i to także będzie widoczne właśnie na tych wykresach, to jednak ten trend jest zbyt wyraźny i zbyt długoterminowy, żeby nie móc stwierdzić, że faktycznie jest część rynku, która w tym momencie bierze zyski i Wieloryby póki co na tym korzystają. Zauważcie jednak, że tutaj też mamy dość sporą korelację między tym, kiedy wieloryby kończą swoją akumulację, a tym, kiedy pęka bańka na BTC. Póki co widzimy, że bitcoinów chcą mieć nieco więcej i raczej czekamy na to, aż inwestorzy nowi. Z mniejszymi portfelami znów na bitcoina się rzucą, po to, aby wieloryby miały komu na głowę te bitcoiny zrzucić. Na razie jeszcze tego nie obserwujemy. Na giełdach także cały czas bitcoiny wypływają. Mieliśmy przerwę i konsolidację. Tutaj między grudniem a lutym, w tym momencie właściwie z dnia na dzień, widzimy coraz mniej Bitcoinów na giełdach, co oznacza, że kupujący Bitcoina inwestorzy w tym momencie decydują się, aby Bitcoina z giełdy wypłacić na swój portfel, co zazwyczaj robią nie po to, żeby jutro odesłać i sprzedać, tylko żeby przechować przez jakiś czas. Więc widzimy, że akumulacja ma się jak najbardziej. Dobrze. Natomiast rzeczą, która także wpływa na rynek kryptowalut i to bezapelacyjnie, jest to krótkoterminowa chciwość, która jest często wyrażona w ilości otwartych pozycji na dźwigniach. Ponieważ tutaj, tak jak mieliśmy sytuację właśnie z wczoraj, kiedy cena zaczęła rosnąć, wciąż spora część rynku obstawiała, że jednak będziemy mieli. Spadki, obstawiali shorty, no i na rynku pojawiły się kolejne likwidacje. Kiedy mamy na rynku likwidację, czy w jedną, czy w drugą stronę, to pomaga nieco szybciej, nieco dynamiczniej cenę wypchnąć w przeciwnym kierunku, do kierunku ceny, które zostały obstawione przez inwestorów, którzy są likwidowani. Tak, zauważcie, ostatnie 24 godziny znów kilkaset milionów dolarów w likwidacjach. Utracone. Mam nadzieję, że nie dołączyliście do tej zacnej grupy. Natomiast zauważcie, że ten poziom chciwości, póki co zaczyna się teraz nagrzewać. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawy wskaźnik. Znów jest to wskaźnik darmowy na CoinGlass, pokazuje nam, jak się rozgrzewają inwestorzy grający na dźwigni i te okresy, kiedy mamy pole żółte, to oznacza, że spora część inwestorów zagrywa na wzrosty, zagrywa longi. I odwrotnie, kiedy te kolory robią się ciemniejsze, robią się takie ciemnozielone, granatowe. Jest to okres, kiedy przeważają shortujący. I tutaj póki co, na obecną chwilę, pomimo tego, że mamy na rynku likwidację, widzimy, że inwestorzy grający na dźwigni cały czas dokładają. Moim zdaniem, jest to wskaźnik ostrzegawczy, ponieważ w momencie, kiedy ci inwestorzy są likwidowani, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, do jakiej ceny doprowadzą kaskadowe likwidacje. Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, likwidacje powodują, że ruch ceny włącza, można powiedzieć, wyższy bieg. Ponieważ otrzymuje kapitał, który jest poniekąd wymuszony likwidacjami. Dla mnie osobiście, gdybym grał na dźwigni, niczego nie robię. Gdybym zagrywał na wzrosty, czekałbym, aż te żółte kolory się zresetują do zielonego, zwłaszcza kiedy jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tak samo jak miało to miejsce tutaj na początku stycznia, tak samo jak miało to miejsce tydzień temu, gdzie ten wykres także przytaczaliśmy, ponieważ teraz w takich momentach, kiedy cały rynek jest tak mocno chciwy, dorzucanie swojego kapitału do dźwigni moim zdaniem wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. W ogóle zawsze granie na dźwigni wiąże się z dużym ryzykiem, i jednak mam nadzieję, że to już wiecie. Lecimy dalej. Przypomnienie flow kapitału na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik, który ma rację bytu zarówno na dużych interwałach, jak i bardzo często w krótkich okresach, gdzie widzimy, że w ciągu kilku tygodni kapitał dokładnie w ten sposób potrafi płynąć. Na pewno to zauważyliście. Zauważcie, jeżeli mamy Bitcoina, który osiąga 10% bardzo często podczas tego pierwszego wystrzału, altcoiny owszem rosną, ale do Bitcoina co nieco. Tracą, rosną wolniej. To jednak w momencie, kiedy rynek zaczyna dostrzegać, że ten potencjał w Bitcoinie z powodu szybkiego wzrostu ceny maleje, zaczynają przerzucać swój kapitał na początek w duże altcoiny, później w średnie altcoiny, na końcu w totalne shitcoiny. I później cykl się powtarza i środki wracają do bitcoina lub do fiatów, kiedy oczywiście bańka pęka. Mówią o tym dlatego, że wygląda na to, że na samym Ethereum dzieją się rzeczy bardzo fajne. Dodałem wczoraj post. W temacie tego, co wydarzyło się na wykresie, zauważcie przebicie trendu spadkowego na interwale tygodniowym plus wyrysowanie pierwszego wyższego szczytu. I tutaj zapytałem Was, czy Waszym zdaniem jest to fakeout, czy lecimy po kolejne górki. Moim zdaniem wciąż jest za wcześnie, aby jednoznacznie powiedzieć. To jednak, jeżeli spojrzymy sobie na wykres ETH do BTC, to możemy zauważyć, że póki co faktycznie okazuje się to fake outem i cena wraca poniżej tego poziomu. Ja jednak uważam, że wcześniej czy później pójdziemy w. Górę. Jednak nie to jest najciekawsze na tym wykresie. I tutaj, myśląc o tym, jak wyglądają te przepływy kapitału, i biorąc pod uwagę to, o czym już dzisiaj powiedziałem, czy myśleliście o tym, dlaczego tak się dzieje, że skoro kapitał, który jest wyrażony w miliardach dolarów w tak krótkim okresie, wpływa w bitcoina, dlaczego to nie powoduje znaczącego spadku w dominacji altcoinów? Zauważcie. Tutaj w tym momencie ETF został zaakceptowany. No, dzisiaj jesteśmy na poziomach z tamtego okresu. Pomimo tego, że w bitcoina wpłynęło, jak dobrze pamiętam, kilkanaście miliardów dolarów w kilka tygodni, altcoiny trzymają poziom. Co oznacza, że w równym tempie kapitał wpływa także w alty. Skąd to się bierze? Przede wszystkim bierze się to z którego cały czas jest na rynku coraz więcej ponieważ inwestorzy, którzy inwestują w ETF-y, no raczej Tethera nie kupują. W Stanach Zjednoczonych za bardzo z Tetherem nie można mieć zbyt wiele do czynienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o instytucje. A jeżeli spojrzymy sobie na kapitalizację rynkową Tethera, zauważcie, wciąż trend wzrostowy, dobijamy już do prawie 99 miliardów dolarów, więc widzimy, że ten popyt poza Stanami Zjednoczonymi wciąż jest na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie i widzimy, że rynek tutaj także jest gotów inwestować w altcoiny. Więc moim zdaniem Zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, gdzie jesteśmy na wykresie dominacji altcoinów, biorąc pod uwagę fakt, gdzie jesteśmy na wykresie ETH do BTC, wygląda na to, w jaki sposób jeszcze tutaj cena się zachowuje, wybraniając tego tutaj dna, tak samo jak w przypadku dominacji altcoinów, bronimy tutaj tego dna, wygląda na to, że spora grupa inwestorów przechodzi w tym momencie z bitcoina w altcoiny. I tutaj mamy okres od właściwie listopada do Czasu obecnego, i póki co w tym momencie mamy po raz kolejny bronienie poziomu wsparcia. Czy wybronimy? Zobaczymy. Niewątpliwie kapitał wciąż napływa w bitcoina, to jednak zauważcie, że to nie jest tak, że to powoduje, że bitcoina dominacja bardzo mocno się tutaj zwiększa. Mamy stagnację, co nam mówi, że kapitał z drugiej strony jest równie duży. Dodatkowo, nie zapominajmy, że rynek też rozgrywa. Spekulację pod zaakceptowanie ETF-a na ETH w maju. Mamy też upgrade Denkun, który ma spowodować, że L2 no będą, myślę, tutaj w świetle Jupiterów. Mamy zmianę na Uniswap, które mogą spowodować to, że ruch na ETH zdecydowanie się znów zwiększy. Mamy niszę restakingową, która bardzo mocno się rozgrzewa. No i wspomniana zmiana trendu ETH i BTC. Są to rzeczy, które w tym momencie na siebie się nakładają. A jeżeli do tego dołożymy fakt, że nad altcoinami developer że cały czas dość mocno pracują. Zauważcie Ethereum, Polkadot, Polygon, BNB Chain, Cosmos. Wciąż setki, nawet tysiące deweloperów nad ekosystemami pracuje, a jeżeli chodzi o ETH, wciąż zostawia konkurencję daleko w tyle, więc uważam, że mamy zbyt wiele potwierdzeń, które pokazują nam, że te krążenie kapitału cały czas na rynku kryptowalut się utrzymuje, no i coraz bardziej nagrzewa się narracja pod to, aby faktycznie rozegrać hosseł na altcoinach, ponieważ owszem, na BTC mamy gigantyczne wzrosty, ale wcześniej czy później inwestorzy dostrzegą, że jednak na altcoinach można zarobić więcej i tak samo jak bywało w w przeszłości, motywowanie oczywiście chciwością, będą z BTC w dużo większych ilościach przechodzić właśnie w alty. Poniekąd już to się dzieje, ponieważ wiele projektów zrobiło kilkadziesiąt właściwie X od swojego dołka, natomiast jeszcze spora część altów, zwłaszcza z poprzedniej hossy, można powiedzieć, że śpi. Nowy na rynku kryptowalut, łap tutaj materiał, który poprowadzi ciebie krok po kroku i przede wszystkim pomoże tobie zoptymalizować swoje działania, a z drugiej strony pomoże uniknąć najczęstszych błędów na rynku krypto. Dzięki wielkie, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.